Dzisiaj mamy biesiadę Andrzejkową w Domu Kultury w Sławie, ale jest to też spotkanie dla Akademii Dorosłego Człowieka. Dla Akademii Dorosłego Człowieka, dokładnie. Ale może też powiedzmy o samej historii powstania Akademii Dorosłego Człowieka. No to tak spontanicznie wyszło. Poszłam sama do pana Kokorniaka, czy takie coś nam zorganizuje, bo sami tak no nie czuliśmy się dobrze. No i zrobił takie zebranie. Na to zebranie przyszło bardzo dużo ludzi. No i tak się to zaczęło. I potem podzieliliśmy się na sekcje. Pan Kokorniak dał nam swoich instruktorów i tak się spotykamy. Spotykamy się po to, żeby było nam wesoło. Poznajemy też różne miasta, różne historie. Jeździmy do kultury, bo wiadomo, że Sława piękna za lasami leży. Kultura do nas bardzo rzadko przyjeżdża. I my się wybieramy do Zielonej Góry, do Wrocławia, do Poznania. No i tak to. A codziennie, nie codziennie, codziennie mamy jakieś zajęcia, a co tydzień spotykamy się na tak zwanych śpiewkach. Raz w tygodniu spotykamy się na zajęciach plastycznych, na ćwiczeniach, jeździmy na basen, a tak sobie, wesoło spędzamy czas. Dzisiaj Andrzejki, czy są przewidziane jakieś wróżby? Tak, pewne, ale potem jak już trochę tych gości oficjalnie przejdzie, to będą wróżby. Przygotowałyśmy też. Jakie są plany na przyszły rok? No na przyszły rok chcielibyśmy jakoś, żeby nas było więcej, jeszcze więcej, bo niektórzy ludzie tak się przysłuchują, tak no różnie, wolą w domu siedzieć, jak będzie nas dużo, to i będzie weselej, będzie lepiej i no, i będzie to korzystniej dla każdego. Jesień zbyt długa, słońce słone, lata i, a potem wrócisz nagle, porannym słońcem brzus. Sława nie jest aż taka mała, może jest mniejsza od Wschowy, ale po liczbie dzisiejszych uczestników można stwierdzić, że jednak dosyć spora frekwencja. Tak, na tych zajęciach mamy sporą frekwencję, bo potem chodzą na przykład na kilki, to już o 7 rano, takie mają zdyscyplinowanie dziewczyny, że idą zawsze o 7 rano na kilki, na przykład. Właśnie. Chciałam sobie upomnieć o swoje. No. Bo ciągle się tylko podkreśla, że śpiewają, że tańczą, że to, że tamto, przepraszam. A o tych co, na sali ćwiczą, co chodzą z kijami codziennie o 7 rano, nic się nie mówi. Swoją jest.